Szelickiego, epickiego RPG. No, gra jest naprawdę super, bardzo dobrze dopracowana. Ja ogólnie tylko mam źle kamerkę. Jak zawsze. Dlatego zmienię tutaj. Trochę. Mam nadzieję, że już się live zaczął. Więc dobra. Ustawienie transmisji. Zmieniamy kamerę i będzie fajnie. Jej. Więc tylko tutaj zmienię sobie to. O. I teraz już zasłaniam to, co jest dla mnie nieważne, czyli czat. Bo to jest coś, co mi się na nic nie przyda. Sprawdzam, czy live się już zaczął, ale tak po prostu. I dobra, zaczynamy tutaj questa, czyli musimy porozmawiać z Armario Klawusem. What is that? Dobra, nieważne, ale patrzcie, co ja mam na plecach. To jest najlepsza pleżyna ever. Naprawdę. Myślę, bo widziałem, że idę do dungeona, że no, że nagrodą jest ta peleryna. Ja sama się ma zwykła krótka peleryna, jeśli mi się przyda, tutaj patrzę, ta peleryna jest epicka. Dobra, complete quest. I ogólnie chcę wam o czymś powiedzieć, bo teraz informacje o różnych filmach na kanale, ogólnie będziecie mogli też oglądać moje filmy tam, to jeśli chcecie, znaczy, no, chciałem was poinformować o tym, że zrobiłem swojego bloga, ale to jest bardziej strona no, mojego kanału i to jest Paweł Wojak ty.blogspot.com. Link do tego macie właśnie napisany tam, no, w opisie na dole. I jest fajnie. Dobra, pogadajmy sobie z tym tutaj gościem. Dungeon Chest. A wiecie co, jeszcze coś muszę zrobić z kamerką, sorry. Bo mam źle. Uff, co za przycisk. O. Ustawienie zaawansowane, wideokamery. Automatyczne przycięcie. I dobra. Teraz już powinno być wszystko fajnie, mega. Jej. Co ja taki kurde niewyraźny jestem? O, dobra. Kamerka się zareagowała przez chwilę. Co to jest? Kwiatek? Myślałem, że smog. Dobra, to co ja teraz mogę zrobić? Mogę otworzyć taką skrzynkę? Open box? Nie mam klucza. To jak ja mam to kurde otworzyć? Jomek, powiesz mi. Aha, dungeon chest. Tell me more about. Dobra, chcę się dowiedzieć czegoś o skrzynkach. Na końcu każdego dungeonu znajdziesz skrzynkę, w której będą bonusowe nagrody i będę dostawał te klucze, żeby je otwierać. Każda postać poziomu 19 i wyższego może zdobywać darmowy klucz codziennie. Okej, fajnie. Tylko teraz co? Mi coś możesz zrobić? A właśnie, astralne diamenty, mamy kilka. Store. O Boże, to te tutaj Lesser Scroll of Identification są takie drogie, naprawdę? Dobra, to tutaj widzę, że mnie na nic nie stać. Wysadzi takiego ciekawego. Kotek nawet jest do kupienia. O, szkoda, że takiej drogi. Standard Dungeon Chest Key. Nie wiem już miejsca. Jakiś punku. No niestety, ale tego nie zamierzam kupić, ale musimy coś wywalić. To jest fajne. Ale to jest na jakiś niski level. Te bone shard buildings są bardzo fajne.
więc... Ale i tak tutaj te Vanguardy chyba są lepsze, tak mi się wydaje. Ale no, tam to jest napisane, że to są rekomendowane. Więc no... Discard. Albo nie, bo ja jednak lubię. To też są dobre. To są najlepsze w ogóle. Ile to jest warte? W ogóle gdzieś jest napisane? Nie, to. Może to. Inspect. O Boże, 11 tylko. Naprawdę. Discard. Już to na nic nie przyda. To jest słabe. Jak kupa. A wiecie, co ja teraz zrobię? Muszę sobie no tutaj ulepszyć jakoś... Co to jest? O Boże, Protecting Ring. No to na lewą rękę. Left Ring. To mi się podoba teraz, więc teraz sobie tylko zenchantuję tutaj mój miecz. Co się robiło jak? Change chakrans? Nie wiem. What is that? Manage items enchant. A, to w ogóle to nie może być zaklęte, to też nie może być zaklęte, to też. Tarcza może być zaklęta, no niestety. I to... O, refine enchantment. Aha, dobra, to enchantujemy go, jej! Super, mamy ulepszoną zbroję i jeszcze hełm, którego się nie da zenchantować. Ogólnie powiedz... Napiszcie mi w komentarzach, czy wam się podoba moja postać, bo mi się bardzo podoba. Dobra, a teraz spróbuję tutaj zdobyć jakiegoś questa. Niczego nie wytłumaczyli. Boże, dobry. Yeah! Ty mi coś powiesz? A wiecie co, ja chyba sobie pójdę gdzieś tam na mapę, znaczy, no, zmienię miejsce pobytu. Mapkę można w ogóle tak otworzyć. Do czego mam bliżej? Chyba tutaj do Coriela. Dobra, to po prostu się odwrócę i pojadę w tą stronę. Tam będzie to brama. Dobra, to się wtedy przeniosę gdzieś tam i wtedy dostaniemy kolejnego questa, jeśli nie, to tutaj spróbuję poszukać jakichś dungeonów. Ale wiem, że tutaj na pewno są jakieś questy i mamy widza, dobra. Black Dagger Ruins. Dobra, to się tepniemy do Black Daggera. Mam nadzieję, że będą questy. O, to jest właśnie dungeon, w którym miałem dzisiaj naprawdę fajną walkę. Z czarodziejem, któremu odbiło, bo myślał, że... że będzie bogiem, jak tam zrobi sobie jakiś rytuał czy coś. No i... Tak właśnie to nie stał się jakimś mega potężnym kolesiem, tylko... What can I do for you? Wyglądał jak jakiś troll jaskiniowy. Yeah! O, mi się wydaje. Czy to quest? A, jesteś brzydki. Bo nie dajesz questu. A ty co chcesz? We're weaving solo. I'm Han Solo. Coś się tutaj da zrobić. Tylko co? Domination. The Clock Tower.
tutaj nie byłam, ale mi się nie chce. Storming the Keep. Co ja sobie mogę zrobić z tym właściwie, jak to się powie? A ty co robisz? Sylvander. A. Wow, fajnie to wygląda. Ale nie mam żadnych tych. Ale czy mogę takie coś dostać? To jest Sile Lionów. Co? Co to jest takie drogocenne? Dwa goldy? Czy mi się wydaje tylko? Czekajcie. Nie wiem. Bo kamerka trochę zasłania, więc no nie mam pojęcia. O! Accept! Oh yeah! Zaczynamy bitwę. Albo coś tam. Nie wiem. Loading Storm the Keep. Czy to będzie podbijanie zamku? Błagam, tak. Black Dodgers Deep. Saliana. Storm the Keep! Continue! Storm the Keep! Continue! Może sobie robię. Aha, musimy sobie wyciszyć tych graczy. Mute. Chyba wszystkich zmutowało ogólnie. Ale wiecie co? Ja tutaj zamierzam jeszcze to zmienić w opcjach. Opcje audio i zmieniamy sobie zmienię voice. Enable voice chat. Nie. Off kurni. I co? I już nie mamy tego czatu. O kurde, ludzie tam dostają ostry damage. Co to kurde było? Teraz. Wiecie co, to jest naprawdę podbijanie zamku. O jacie. Ucznicy mają teraz fajnie. No dobra, walczymy z nimi. Walczymy! Yeah. Upi! Już po tobie, zły człowieku, albo... Co to było? Enchanty. O Boże. Enchant, ja muszę mieć enchant. O, mam enchanta. Kolejnego. Abadur! Jak to są foksy? Jak nie potrafię pokonać? O Boże, nie. Nie trzeba było wchodzić do tego dungeona, wiecie co? O, ten tutaj ziomuś to mógłby być bossem. Ale ja muszę szturmować na bramę. Jak ja ją otworzę? Czyli trzeba walczyć! Yeah. O, skrzynka! Łopde! Uwaga ludzie, uwaga ludzie! Boom! Już po tobie! Już po tobie, już po tobie, już... Co to było? Aha. Dobra, nie wiem co to było, ale okej, okay, fajnie. Szturmujemy dalej! Otwieramy bramy! Ludzie, chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, bum, i mamy wrogów. Dum, 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 dum. Dobra, ci są już słabsi, tym bardziej z taką moją drużyną wykokszoną. Mam fajną drużynę. Oż ty, nie uciekaj, a już po tobie, yeah. I super atak John Cena. Atakujemy tego bandytę. Ogólnie to tutaj mamy jednego gorszego ode mnie i reszta jest lepsza ode mnie w tym moim teamie. O, uciekł, kurde, i go nie pchnąłem. Mid! O, wygrałem. Aha, to ja na ciebie Hexer atakuję. Na ciebie atakuję Hexer, tak? Dobra. I zbieramy kasę. Chyba sobie zarobię tutaj nieźle. I będą potiony. O, potion. Inventory is full? Nie. Znowu pełne. Kurde, ja nie mogę. Tego nie potrzebuję. Discard. To jest chyba jakiś słaby miecz. Słaby. No dobra. I teraz, błagam, nie podnoś mi tutaj tej potki.
Ta fotka jest moja. O, super. Świetnie, dziękuję wam, ludziska. Idziemy dalej. Zrota! O, boss, kurde. Ja się rzuciłem na bossa, który jest piratem. O, shit, ludzie, nie. Nie, oni są tam mocni. Yeah, I can defeat him. Or not. Są to jakieś ładunki wybuchowe, które się da zdetonować. Bardzo chętnie bym to zrobił. Jaki haker? Ja walczę z hakerem, bo on się regeneruje. Hello. A właśnie, mam tutaj Gandalfa? Jest Gandalf. Nie wygląda, ale to jest Gandalf. Tak, bo ja tak go nazwałem, więc to jest Gandalf. Ale czasem pokonam tego tutaj gościa wszystkiego. Rozwalamy bossa, ludzie. Rozwalamy bossa, rozwalamy już po nim. Jest. Nie zdropił niczego? Grid. Już słyszałem. A, czekaj, tu jest Regen chyba. Tak, mamy Regena, ludzie. Mamy Regena. Jej! Gdzie teraz? Nikt tego nie ogarnia. Oj, co to było? What? Czy tutaj były ładunki wybuchowe? Tak. Tak, naprawdę. Ja o tym nie wiedziałem. Jestem tak szczęśliwy. Ale ja uwielbiam tą pelerynę. O, shit, dużo ich. Uzroda! Co to jest? Co się dzieje? Uzroda! O, dużo ich tu tutaj jest. I się potrafią teleportować i to mi się w ogóle nie podoba. Tarcza, tarcza, tarcza. Udało się obronić. Skok. O, Boże, szybko potka, jest. Wiem, że tak szybko mówię na tym live, ale po prostu ta gra jest intensywna, bo po prostu tutaj są takie bitwy intensywne, że po prostu czasem jest ciężko. Ale chyba mamy healera w drużynie. Któregoś. Ten chyba. Nie, to jest czarodziej. Ale mamy tutaj chyba jakiegoś healera, bo tutaj mi się odnawia życie. Znaczy no, tam stawiali takie, co regenerowały nam życie. Więc chyba tutaj mamy takie goście. Dobra, wkraczamy do akcji. Jej! Ale nic się nie dzieje. Ups. Uzrodach! Rudach! 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 Super atak! Bum! Ten gościu tam, ma, który obok mnie walczy, to ma taką tarczę, że mi się czasem wydaje, że on trzyma skrzynię. Wiecie? No ale ciężka jest ta misja. Ale bardzo ciekawa. Na pewno ciekawsza niż ten dungeon z tym czarodziejem trollem. O, kasa, kasa, kasa. Reviving amulet kolejny. Zaraz to Gandalf? Nie. O, mamy tutaj uzdrowienie. Dzięki. Zaraz, to też jest ta sama kasa co ja, a on się uzdrawia. Ej, jak takie coś zrobić? O, wygrałem. I ten Boże, co to jest? Czarny ten. Czarny mag. Czarny czarodziej dokładnie. O, skrzynka. Ale nie mogę jej otworzyć. Bo muszę walczyć z tym tutaj oto brzydkim czarodziejem, który ma większy level niż ja. LOL. Nawet mnie nie widzi. On walczy z jakimś gościem z mojego teamu, a ja go nawalam. Naprawdę? Już po tobie, Red Wizardzie. A, siakalaka, a, siakalaka, a, siakalaka. Tak, już po nim. Już nie ma złego czarodzieja, ale jest potężna skrzynka. I co w niej jest? Na pewno coś na wyższym levelu. Bill of Sale. Dobra. Take. Take, 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 take.
Ja coś dobrałam w ogóle z tego? Nie chcę tego. To sobie wezmę. To jest takie samo. Ale tutaj złapałam to, co tam było w skrzyni? Nie. To przykre. A ten hełm daje dużo hit pointów, ale no wiecie, mi się nie przyda. To kosztuje 19 kupka. Kapitan Malus Black Dagger. Oh shit! Ludzie, idziemy na niego, kurde, ja tutaj nie mogę nawet palić mojego konia. Jacie, jakie super miejsce, ja. O, się Gandalf, idziemy. O, jaki koksu. Mój team go nie potrafił pokonać, patrzcie, ile ma hapsów. Jacie, chcę go pokonać i wziąć wszystko, co dropnie. Tutaj się trochę boję, że on mnie raz uderzy i ja padnę. No nie, walnął mnie jakimś takim zmocowanym atakiem. Jakoś. O Boże, nie, nie, tylko nie ten atak. Uzrodoch! A teraz uzrodach! O Boże, nie! O, jak mnie skosił teraz. Jak mnie skosił, dawaj mi tutaj regenerację. No, zofał to. Kurde, uzrodia! Bandyta teraz atakuje akurat, a nie tego Malusa. Dla kadawera. A, teraz tutaj jest. On się teleportuje. Haksur. A, dawaj dropy. Jej! Mam kasę. Brightleaf? Nie idę. Zawsze tutaj daję nit. Prawie zawsze. O Boże, znalazłem się blisko do budala. A, snajper, kurde, rozwalę cię, snajper. Mam mega epicki miecz. Poszło sobie. A teraz odwalę sobie coś tutaj za kilku. O Boże, dostaję Mage'a. Nie chcę. Uzrał tak. Fang, kurde. O nie, co mnie tak, kurde, zaatakowało mocno? Ja nie mogę. O, już prawie po nim. Już prawie po nim. Ludzie, nawalamy go teraz, jak się da. Bo my z nim wygramy. Też mam taką nadzieję. On się w ogóle pali. Uzdrowiłam go. Jego też uzdrowię. Nawet za to level nim dostałem. On nawet kopie moich. O nie. Call for help. Call for help. A, fajnie. Proszę, człowieku, uzdrów mnie. Uzdrów mnie. Tak, tak, tak. Dzięki. Dzięki. Teraz mogę sobie podnieść moje itemy. Spokojnie. Jej. Done. R1, kurde, naciskam. To tutaj... Skrzynka. Tylko, czekajcie, najpierw wywalę coś. Dobra. You have loot! Yay! Taniec szczęścia, ja nie mogę, co on robi? Pucup, cup, 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 cup. Jak ja mam wyjść z tego dungeona? Ja się pytam. A, tamte nieogary tam poszły, a ja tutaj mam portal. Udało się, ludzie. Udało się pokonać mega brzydkiego pirata bossa. Jesteśmy teraz wszyscy bardzo szczęśliwi, bo nam się udało. The name's Westbend. Neverwinter sent me to combat the Black Dagger's bandit spies. Bankmaster, co ty chcesz? Black Dagger Treasure Cage. Nie mam tak dużo insygni tego.
A, to jest znowu ten. Co to jest? Ten broken crown in. O właśnie, tutaj się miałem chyba tutaj zająć czymś w tym SMS. Aha, dopiero teraz mój telefon się dowiedział o tym, że jest ten film. Cześć. Co ja mam tutaj? O, zaraz. Sonna. Bardzo dużo ciekawych rzeczy. A ty co masz? Czyli gościu, który mi opowiada o historii krasnoludów. You got something on your mind? Niezbyt towarzyski. Właściwie jest tutaj coś? A, Boże. Myślę sobie teraz zrobię. Ja stąd wyjdę. I jak wyjdę, to może włączę tam jednego eventa. Może go zrobię, może nie. Znaczy na pewno go zrobię, ale niekoniecznie na live. I wtedy, no jak już tego nie będę nagrywał, to będę szukał questów kolejnych. Bo jednak chcę się powalczyć, nie ludzie? Dobra! Orca Salt. Abomination. O, to jest PvP. Ja chcę PvP, ludzie. Dawać mi tutaj PvP. Ja lubię PvP. Ktoś chce dołączyć do PvP? Proszę, ludzie, ja chcę PvP. Bo każdy lubi PvP. Keep your eyes open. Okay. You can't do nothing. Ugly man. Ogólnie to jest mój koń. Yay! Ale już go widzieliście. Wiecie co, nikomu się nie chce tutaj walczyć. Więc leave all. Wychodzę i idę na Orca Salt, bo tutaj można wejść samemu. Chyba. Nie, 5. Gracz. Accept. Let's go, guys. Pora zawalczyć z brzydkimi orkami. Co już robiłem z moim kolegą Frankiem, kiedy już tutaj był. Jeśli nie oglądaliście jego live'a ze mną w Battlefronta, to obejrzyjcie. No, ale mieliśmy bardzo niski level jeszcze wtedy. I przegraliśmy. Ale teraz to już możemy walczyć. Teraz już będą łatwi. O Boże, łatwi są, łatwi. Jeszcze mamy tutaj tych ochroniarzy Neverwinteru. LOL. Zbyt łatwe. Tak, ten sobie tutaj stoi na orku. O. Daj. A właściwie to walka w tej grze się opiera na tym, żeby uciekać z tych czerwonych kul i trzymać, naciskać randomowe przyciski. I to jest po prostu wszystko, co trzeba zrobić, żeby walczyć z wrogami, więc bardzo wam polecam tą grę, bo jest darmowa. Na pewno na PlayStation 4, na kompę to nie wiem, czy jest darmowa, ale na Playa jest na pewno darmowa. Oni prawie w ogóle damage'a nie dają. Wiecie co, ja to tutaj przejdę cały, bo ja napisałem, że 15 minut z moim składem to będzie o wiele mniej. Więc dobra. Cześć ziomuś. Sobie zarobię. O, teraz jest druga. A. Ogr? Ludzie, tam jest ogr. Halo? Idziecie? No.
tutaj są dwa ogry. O Boże, co się tutaj w ogóle dzieje? Ktoś mi powie. Gandalf, uzdrawiaj się. Ucho, ludzie, to się zaczyna robić trudne akurat. Uzdrawiaj! Beastmastera wysłali nawet. Uzdrawiaj! Wiecie co, ja uciekam. Gandalf, pomocy tutaj. Pomocy. O nie, on zsyła zaklęcie. O nie, kolejne oko Grumsha. Ale my pokonamy tego ogra tutaj, bo on mnie wkurza. Ale trzeba było użyć tą mocną kotkę. Ale złożyć tą mocną kotkę. Już po tobie, ziomek. O nie! Aha, jeszcze trzeci ogr wyszedł. Jej! A, budur! Dobra, tarcza. Tarcza. Oj, w złym ataku w złym momencie zaatakowałem, bo dostałem obrażenia. Ale już jest po nim, mamy kasę. O, to nawet nie jest do moich... O, kolejny, naprawdę? Też mi się wydaje, że tutaj będzie ten. No. Że będą trzy te ataki. Ale być może się mylę. Choć jeśli to będzie więcej, to trochę kiepsko, bo już tutaj chciałem kończyć. Oj. Defeat the final wave. No to jest takie krótkie, naprawdę, ludzie. Nie jesteśmy na to za dobrzy jednak. Ale mi się może przydać. You won! Wygrałem ten item. Ogólnie ja mam pełne inventory. Och, ja mam pełne inventory. To jest bardzo źle. Bo jak już wiecie, ja nie lubię mieć pełnego inwentory, bo wtedy się nie da nic zebrać. Więc czego nie potrzebuję? Tego kupsztaka. Discard ma miejsce. Już po tobie. O, to był mój 10 pokonany ogr. Jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz? No tylko, że on już nic nie czuje. Ja chcę jeździć na koniu. To nie jest dungeon, ja chcę jeździć. Druda. I teraz mega atak Lunsina. Mog the Crusher. Pomocy. Ja się go boję, on jest wielki. O, shit! Co to jest za wielka kupa? Ja cię nie mogę. Jest jakiś koksu. O nie, dobra. Już widzę, jakiego damage'a on zadaje, to... O Boże, jakiego damage'a on zadaje? Ale ja się nie poddam, ja go pokonam. Bo on mi nie potrafi walnąć, bo jest ślepą kupą. Ziomuś, patrz na to! Oj, się wkurzył basek nasz śliczny. To śliczne, to był żart. Jak się z tym czujesz? Grumsh's Revenge w ogóle. Wygrałem to? Ten item? Ej, ukradli mi Grumsh's Revenge'a.
Level 20, ludzie. I skrzynka. Confirm. Jest, udało nam się, ludzie. Tak, udało się. Oczywiście, tak jak zawsze. Najlepszy byłem. Jeśli chodzi o Pani Gwera. A, najwięcej damage'a zadałem. Najlepszy, jeśli tutaj... No, nieruchomy ten cel. The Living Dead. Nikt w ogóle nie zgadał. O. Najwięcej uzdrowień. Najwięcej pokonanych wrogów mam. Ja tutaj byłem we wszystkim najlepszy. Ludzie, ja nie mogę. Ej. Dobra, porównajmy sobie level. Oni mają słaby level, ale udało nam się, więc jeśli wam się ten wykokrzony odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, jeśli tego nie zrobiliście. Na raziska, ziomale.